Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Wielu interpretuje ten werset 4,14 tak, jakby oznaczał, że ci, którzy zasnęli, zostaną przywiedzeni wraz z Chrystusem z nieba. Jednak Paweł miał na myśli to, że jak Chrystus zmartwychwstał, tak Bóg powoła śpiących świętych z ich grobów i zabierze ich z Nim do nieba. Tesaloniczanie gorliwie przyjęli prawdę o tym, że Chrystus przyjdzie powtórnie, by przemienić i zabrać do siebie wiernych, którzy doczekają Jego przyjścia. Drżeli więc o życie swoich bliskich, przyjaciół, aby ci nie umarli, nie utracili błogosławieństwa, jakiego oczekiwali przy powtórnym przyjściu Pana. Jednak ich ukochani jeden po drugim odchodzili, a Tesaloniczanie z bólem po raz ostatni patrzyli w oczy umierających, nie widząc dla nich nadziei na przyszłe życie. Gdy odtworzono i odczytano list Pawła, wielka radość i pociecha stały się udziałem zboru dzięki słowom wskazującym rzeczywisty stan umarłych. Paweł wykazał, że ci, którzy żywo doczekają przyjścia Pana, nie spotkają się z Panem wcześniej niż ci, którzy zasnęli wierzący w Jezusa. Pytania do dyskusji. Pierwsze. Omów w klasie, co to znaczy żyć jak adwentysta? Jaki masz styl życia powinien odzwierciedlać nasze niektóre szczególne wierzenia? 2. Zastanów się nad upadkiem ludzkości, planem zbawienia i obietnicą życia wiecznego. Czy to, czego dokonał dla nas Jezus, niesie nam nadzieję na życie wieczne i obietnicę, że śmierć zostanie na zawsze pokonana? Jakie mamy powody, by ufać w to, co Jezus dla nas uczynił? Czy Jego zmartwychwstanie upewnia nas, że i my zmartwychwstaniemy, jeśli umrzemy przy Jego powtórnym przyjściu? Czy możemy czerpać pocieszenie z planu zbawienia, zwłaszcza jeśli w tym życiu śmierć wydaje się czymś nieuchronnym i nieubłagalnym? Przeczytaj głośno razem w klasie fragment listu studiowanym w tym tygodniu, a następnie powiedz, co oznaczają dla Ciebie te słowa, jakie uczucia Was budzą oraz jaką nadzieję i obietnicę w nich znajdujecie. Podsumowanie. We fragmencie listu studiowanym w tym tygodniu Paweł koryguje szereg błędnych poglądów na temat stanu umarłych oraz wydarzeń związanych z powtórnym przyjściem Jezusa. Gdy On przyjdzie, zmarli w Nim powstaną jako pierwsi, a następnie wszyscy wierzący zostaną zabrani w powietrze na spotkanie z Chrystusem. Chrześcijanie mogą czerpać pociechę ze świadomości, iż ich rozłąka z bliskimi i przyjaciółmi nie będzie trwać w nieskończoność. Dziękuję bardzo.